Afera wokół francuskiej filii koncernu IKEA Sky News. IKEA France przed sądem za nielegalne szpiegowanie klientów i pracowników. Kierownictwo francuskiej filii IKEA stanie przed sądem w związku z zarzutami, że firma nielegalnie szpiegowała klientów i pracowników, podał w poniedziałek portal brytyjskiej telewizji Sky News. IKEA France grozi maksymalna kara 3,75 milionów euro. Francuska filia IKEA i niektórzy z jej dyrektorów mają stanąć przed sądem w związku z oskarżeniami, że klienci i pracownicy byli nielegalnie szpiegowani. IKEA France została oskarżona o zbieranie w sposób poszukańczy danych osobowych i nielegalne ujawnianie informacji osobowych, podaje Sky News. Firma produkująca meble i artykuły gospodarstwa domowego zatrudnia we Francji 10 tysięcy osób i została zgłoszona władzom przez związki zawodowe w 2012 roku. Związki zarzucały detaliście, że zapłacił za dostęp do akt policyjnych, które zawierały informacje o wybranych osobach. Francuska filia IKEA zaprzeczyła, że kogokolwiek szpiegowała. Natomiast firma matka z siedzibą w Szwecji zwolniła 4 dyrektorów we Francji po wszczęciu przez prokuraturę dochodzenia karnego w 2012 roku. Jeden z zarzutów mówi, że IKEA France wykorzystała dane, do których nie była upoważniona, w celu złapania pracownika, który ubiegał się o zasiłek dla bezrobotnych, ale jeździł samochodem marki Porsche. Inny zarzut mówił, że spółka zależna przeglądała kartotekę kryminalną pracownika, żeby ustalić, w jaki sposób przy niskich dochodach mógł on posiadać samochód marki BMW. Firma miała rzekomo też niewłaściwy dostęp do danych osobowych swoich klientów, z którymi jest teraz w sporze, podaje Sky News. Były szef działu zarządzania ryzykiem IKEA France, Jean-François Paris, przyznał przed francuskim wymiarem sprawiedliwości, że na takie dochodzenia przeznaczano od 530 do 630 tysięcy euro rocznie. Paris, który jest jednym z oskarżonych, powiedział, że jego dział był odpowiedzialny za zajmowanie się tą sprawą. Przed sądem staną również byli dyrektorzy generalni IKEA France Jean-Louis Baillot i Stefan Van Overbeke oraz były dyrektor finansowy Dariusz Richert oraz kierownicy sklepów. W przypadku skazania dwóm byłym dyrektorom generalnym grozi kara do 10 lat więzienia i grzywny w wysokości 750 tysięcy euro. IKEA France grozi maksymalna kara w wysokości 3,75 milionów euro. Firmie grozi również wypłata odszkodowań z powództwa cywilnego wniesionego przez związki zawodowe i 74 pracowników. We Francji IKEA ma 34 sklepy, stronę internetową i centrum obsługi klienta.